Katolicki kanał internetowy dla dzieci, nie bajki. Na drodze krzyżowej. Wszyscy wybierają się do miasta. Nie wiem po co. Może na zakupy? Mama Pawełka ciągle coś planuje, kartkuje książkę kucharską, sprawdza w komputerze i robi śmiałe kulinarne plany. Ale po co całą rodziną na zakupy? Może trzeba będzie dźwigać wielkie torby, a do tego trzeba wielu rąk, nawet małych. Przydadzą się nie tylko ręce, ale i szybkie łapki oraz donośny głos, by odstraszyć tych, którzy chcieliby rodzinie poprzeszkadzać. Jednak nie do sklepu ta wyprawa. Jedziemy do miasta, na duży plac niedaleko kościoła. Ale co to jest? Jakieś ogromne figury, wielkie jak prawdziwy człowiek. Jedna postać idzie zgięta pod wielkim ciężarem. Przygniata ją taka wielka belka. Widać, że ten człowiek jest strasznie wymęczony, a obok mnóstwo innych drewnianych ludzi, ale oni wcale mu nie pomagają. Wszyscy wyglądają, jakby się śmieli albo okropnie gniewali. Jeden nawet zamierza się na niego wielkim biczem. Zobaczcie, takie figury zawsze pojawiają się na placu w Wielkim Poście. W zeszłym roku też były, pamiętacie? Ta figura przedstawia Pana Jezusa, tłumaczy mama, wskazując na pochyloną postać. A ci wszyscy inni to ludzie, którzy go ukrzyżowali, dopowiada Pawełek. Tak, te rzeźby przedstawiają drogę krzyżową Pana Jezusa. Zobaczcie, niesie taki strasznie ciężki krzyż, choć i tak jest bardzo słaby. Dlaczego ci ludzie nie chcą mu pomóc? Pyta mały Marcinek, który jeszcze niewiele rozumie, w każdym razie mniej niż Pawełek. Ci ludzie uważają, że to on jest zły, a nie oni. Niektórzy chcą go zabić, bo im przeszkadza. A inni sami się oszukują, że robią w ten sposób coś dobrego. A w rzeczywistości Pan Jezus umarł na krzyżu po to, by ludzie, nawet ci najgorsi, mogli pójść do nieba, nie do piekła. Jak to? Krzyczy ze złością Marcinek i rzuca się nagle na postać z biczem. Zaczyna tłuc ją swoimi małymi piąstkami. W tej sytuacji ja też nie zamierzam tracić czasu. Haps! Chwytam zębami inną figurę za nogę. Aj! Ale twarda! Przestań! Tata chwyta Marcinka i odciąga go od rzeźby. Mnie uspokaja Pawełek. No bo jak oni są źli, to ja ich pobiję! Chlipie malec. Marcinku, daj spokój. Pan Jezus umarł za grzechy nie tylko tych ludzi, ale nas wszystkich. Wszystkich ludzi na całym świecie, którzy żyli w różnych miejscach i w różnym czasie. Za nas też. Powiedz, czy ty sam nigdy nie zrobiłeś nic złego? Ale ja nie zabiłbym Pana Jezusa! Grzech to nie tylko skazanie Pana Jezusa na śmierć, ale wszystkie złe rzeczy. Pamiętasz, jak zniszczyłeś samochodzik Pawła i powiedziałeś, że sam to zrobił? No tak. Pawełek wydaje się zdziwiony, ale chyba odeszła mu ochota do bijatyki. Nie można złościć się na tych, którzy zabili Pana Jezusa, bo my sami zabijamy go każdym grzechem. Ale na szczęście Chrystus umarł za nasze przewiny, a potem zmartwychwstał. Dlatego mamy siłę do poprawy. Dlatego ty zrozumiałeś, że skrzywdziłeś Pawełka i nas swoim złym zachowaniem. Przeprosiłeś za to i więcej już tego nie zrobiłeś. Marcinek więcej już nie marudził. I cały dzień był zamyślony.
Nawet nie chciałam rzucać piłeczki, a to już poważna sprawa. Pewnie cały czas myślał o tych figurach.